Ponownie witam, to ja, Adam Razik. Jesteście na moim kanale na YouTube o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. A tak naprawdę to malowanie krok po kroku teraz jest i to w bardzo intensywnym wydaniu, bo maluję coraz więcej, coraz więcej, bo zbliża się moja wystawa. W następnym odcinku pokażę Wam plakat, który już mam przygotowany do wystawy, już za parę dni się odbędzie. A dzisiaj jeszcze abstrakcja. Format 60x40 cm. Zaczynamy. Będzie to też, tam już wcześniej pokażę Wam dwa pejzaże takie abstrakcyjne zrobiłem i on będzie uzupełnieniem tych trzech, czyli ten będzie kolejnym tym pejzażykiem, który chcę zaznaczę, będzie w takim poziomym układzie. Tu chcę zrobić taki strzał tutaj tego powiedzmy abstrakcyjnego nieba. Jak zobaczycie, ciemny kolor, a właściwie prawie tutaj niebieski, jakiś, o, coś tutaj, tu może coś się pokuszę o, powiedzmy, prawie że odbicie w abstrakcyjnym jakimś jeziorze, czy czymś takim. Na razie będę kładł sobie pierwsze plamy koloru, mam już zaznaczony, że tak powiem, o. Wszystkim tym, którzy mnie zaczynają oglądać, opowiadam, mówię, szczeciniakami malujemy, czyli polskimi twardymi pędzlami tego rodzaju, to są szczeciniaki, farby akrylowe, kupujcie różne, tańsze, mam i takie akryle po 12,90 za tubę 200 ml i najtańsze farby akrylowe, takie jak tego rodzaju polskie Acrylic Core, no i nawet i też droższe, na przykład tego rodzaju firmy Mimery. Akryliko, włoskie farby, 200 ml takiej farby kosztuje 55 zł. 15,50 zł. Już wystrzeliłem 55 zł. Ok, i malujemy w ten sposób, że moje malowanie, jak wiecie, jest takie impasto, czy takie grubo nakładane. Dlatego tutaj się nie będę, że tak powiem, przejmował z tym, żeby tutaj to nakładać jakoś mniej grubo. Zaznaczam kolory, które tutaj, powiedzmy, będę chciał, żeby się znalazły na tym obrazie. Obraz będzie w tonacji fiolety, czerwienie i żółty, takich bardzo kontrastowy żółty. Nie będę tutaj robił kontrastu żółty-fiolet, ale głównym tutaj będzie te powiedzmy, abstrakcyjne drzewa. To będzie zabawa z żółtymi, czerwieniami, oranżem. I tu odbicie jakiejś tam abstrakcyjnej wodzie. Natomiast tutaj jakieś ciemne, takie, nie wiem, z tego góry, chmury. To tu się znajdzie właśnie takie fiolety, granaty, jakieś niebieskości. Także w ten sposób teraz wezmę szerszy pędzel, aż mnie korci, żeby tutaj po prostu, jeżeli zieleń, to też będę tak tonował ją bardziej w kierunku niebieskiego. Ona pójdzie, może tu gdzieś się pojawi, na przykład tutaj, jako takie. Powinienem jeszcze trochę. Za mało od razu przyszedłem do malowania pędzlem szerokim, ale powinienem jeszcze trochę takich szczegółów. Tutaj też zrobię takie, żeby to było, miało charakter abstrakcyjny, to tutaj też będzie taki, powiedzmy, pokażę Wam ten obraz, o który mi chodzi, jeden z tych, którego nawet użyłem do plakatu, to w następnym malowaniu tego obrazu. To od razu będziecie wiedzieli, o co chodzi. Po prostu teraz tą farbą czarną, która dosyć szybko będzie mi przesychać, kiedy tu położę i ustalę sobie pewne kształty. On tutaj też, tu widzicie. Przypadkowo tutaj pędzel zastygł w tym momencie, a to mi wyznaczyło jakiś tam obszar, jakiś kształt, tak? Jakiś kształt, jakąś, powiedzmy, nie wiem, przedmiot, obiekt może, o, w ten sposób, może obiekt na moim obrazie, tak? Tu będę chciał, żeby tutaj się pojawiło pseudo odbicie, czyli tutaj też będę sobie tutaj to kontynuował, ten, jak tu jest tutaj, no to tutaj coś takiego, tutaj tak, o, idzie tak i tak. Czyli po prostu widzicie, tu dołożę coś takiego, to ciemne. Tu będzie żółty i od razu można żółty nakładać.
żółto-pomarańczowy taki kolor, bardzo, no już cały prawie przybliżyłem. O, on tu będzie, na razie pojawi się w ten sposób. Położę go, widzicie, nawet się rozmazał gdzieś tam, ale to nie szkodzi, bo tutaj, okej, okay. Bo tutaj on powinien się właśnie w ten sposób, ważne, że zaznaczyć plamą, nawet proszę, obcieka mi tutaj, tu będzie dosyć ciemna, tu mi flakę na pewno dookoła, ale mam nadzieję, że to, nie bać się, po prostu nie bójcie się, żeby wam to, o, fajnie tutaj sobie przecieramy, tutaj sobie tak nakładamy farbę, tu będzie się wiele działo, na razie tutaj są te płaszczyzny ciemne, czyli tutaj będzie też, powiedzmy, to ciemne się tu odbijało, to jeszcze będzie to jasne, teraz tutaj dołożę, aha, no ale gdzieś tam tutaj się na tym skończy, tak? Powiedzmy, zaraz to tu w ten sposób, no do tego dojadę, powiedzmy, o tak, a tu już będzie, o, w ten sposób, a tu zaraz zaraz dołożę innego koloru, tutaj z karminem, może coś nawet różowego. To jest na razie zakładany kolorem. Się nie obawiamy, że tutaj coś nam za ciemno, za jasno. Ważne, żeby przykryć płótno kolorem. A później będziemy się martwić o to, co z tym dalej robić. Może gdzieś tam nawet on zacieknie. O, powiedzmy jakieś pseudochmury abstrakcyjne. Tu pojawią się jaśniejsze plamy. No i cóż, i tutaj, o, tak, na razie sobie tak układam ten, dobrze, teraz o co chodzi, teraz tutaj tym żółtym, tym dominującym kolorem, który żółto-pomarańczowy, powiedzmy, o, będzie dobrze wyglądał z tym, tu będzie taki, o, już go mogę, on będzie tutaj ten fiolet, to będzie ta linia tu, tutaj powtórzę i tu, tak? Jeszcze się zmieni. Teraz co jeszcze? Teraz dołożę do tego, no, to już zrobiłem. Właśnie, niektóre kolory po prostu, o, czerwień, którą miałem, to nie był karmin, z tym i zrobił się jakiś brudny, brązowy kolor. Tego już nie użyję, bo on mi tutaj zabrudził ten obrazek, dlatego już trudno, ten pędzel i to, ten fragment, który namieszałem tego koloru, to już tu poszedł, że tak powiem, do wody. Wytarłem pędzel o szmatkę i do wody. Żółty. Żółty, dodam bieli. To będzie główny kolor tego. Tu. On oczywiście nie będzie taki płaski. Na razie zakładam sobie ten żółty. To będzie tym. No, oto mi żółty, przejdzie tutaj taki czerwony. To będzie ten główny element, powiedzmy, tych moich abstrakcyjnych żółtych, złotych drzew. Dlatego fajnie, bo jak powiedziałem wam, przy obrazach abstrakcyjnych nie martwimy się o malowanie tych. Malowanie. Co to zrobiłem? Malowanie kształtów, malowanie przedmiotów, malowanie konkretnych tam rzeczy, tylko po prostu robimy, o, tu sobie zaznaczę tą linię, powiedzmy tego mojego podziału, czy tam tego po prostu odbicia, powiedzmy tego abstrakcyjnego, gdzie się kończy brzeg, a zaczyna, powiedzmy, to abstrakcyjne jezioro, o. Czyli taka prawie, że w połowie tego obrazu. Te linie nie muszą być też proste. Także nie przejmujcie się tym. Później to się tam jeszcze wyrównamy, te rzeczy wyrówna się. Ok, jos. Tu
tutaj coś takiego, to się powtórzy, tutaj się powtórzy, tutaj też i proszę, w ten sposób, o. Tak, tu, i co tu, to tu tutaj trochę zepsułem, powinno być inaczej, ale to nic, przecież nie jest, właśnie to, o tym mówiłem, że to nie jest na tyle istotne, że to po prostu jest abstrakcja, tak? To nie jest obraz, który musi wszystko zgadzać. O, tu będzie grubo. To jest tutaj, to będzie to. To będzie tu. O. A to już będzie ten, jest granatowy. Mieszam taki sobie fioleci. Tu mam tu karmin z ultramaryną. To daje czysty, ładny fiolet. Nigdy z cynobrem, bo cynobr z karminem to będzie kiszka. Będzie. No i tu chciałem zrobić taki, powiedzmy, o, tu będzie ten. Tu to się skończy też tutaj, tak? Na razie sobie. Oczywiście tutaj będzie można to poprawić i będę to właśnie robił, poprawiał. Teraz wyrysuję sobie jeszcze, wezmę czarny, czy tam ciemny kolor. Pędzelek, zaznaczam tutaj takie rzeczy, nie w tym nagraniu, to w następnym po prostu poprawię to. Tutaj też, to nie wiem, czy sugerować się tym, że to jest odbicie i tak robić to symetrycznie, żeby to się zgadzało jedno z drugim, nie wiem, czy po prostu zrobię to w ten sposób, że nie będę się tego trzymał, tak? Gdzieś tam może się pojawić, zobaczymy, jak to sobie rozwiąże tę sytuację. Tutaj też, jak zobaczycie w poprzednich tych obrazach też, kiedy malowałem, teraz czarny pędzel jest potrzebny po to i on fajnie mi tutaj kontrastuje. Kiedy wyznaczam sobie pełne plamy, to on pokazuje, że o, staram sobie jakieś kształty, z których później buduje ten mój obraz, tak? On, nie są to jakieś tam drzewka, chmury, coś tam, tylko to są kształty po prostu geometryczne, jakieś właśnie abstrakcyjne, no bo to jest obraz, maluję obraz abstrakcyjny. I w ten sposób, o, będę to różnicował później, żeby tu fajne rzeczy się działy, ale bardzo fajnie tutaj za chwilę mi się to zrobi. No, tu. Tutaj sobie tu zrobię takie rzeczy, o, i pomalutku, z przypadkowych linii powstanie obraz, powstanie coś, co, okej, okay. Czyli teraz sobie pojadę jeszcze z tym, zaznaczę te ważniejsze, o, teraz wezmę taki numerek, co ty. Go rozbielę i on będzie tym kolorem. Tu może nawet później wezmę szpachlę i to przejadę szpachlą, żeby to mi się fajnie, żeby to mi się po prostu nie rozmazało. O, proszę. Teraz to podkreślę oczywiście tym. Widzicie? O tym mówię, że o. Teraz niebieski. Teraz będzie duży kontrast. Ale o, kurczę, trochę ręka zjechała. Ale dobrze, zaraz to poprawię. Wezmę szpachlę, to może będzie lepiej. Się położę to. Położę to szpachlą. Niebieski kolor. O,
będzie wtedy mniej taki wyrysowany jako jedna linia. O, kurczę. No tak to jest, jak się na mokrym maluje, ale chciałbym to zrobić, żeby to było o, w ten sposób. Chyba odjechałem nawet, popchałem całą sztalugę. No i tak w ten sposób sobie ładnie położyłem tutaj niebieski, bardzo fajny kolorek, który z tym pomarańczowym to bardzo ostro zareagował. Teraz to jeszcze, to z czasem jeszcze mamy czas. Teraz zrobię co Maryna się skończyła, ale tu mam chwilę. Tutaj Maryny trochę docisnę. Wszystko mi się to brudzi, ale poradzę sobie. Słuchajcie, to ma wam sprawiać przyjemność. Ty macie sobie bawić się kolorem, próbować taki przy takim. Zobaczcie, już mi tutaj fakturowo się to fajnie robi. Teraz sobie tylko pozaznaczam, chociaż jeszcze całych tych powinienem tutaj jeszcze położyć te rzeczy. Ale chcę tutaj, żeby mi się to od razu o, kurczę, to jeszcze pomieszać. Farba nie jest teraz mieszana. Bo chciałem od razu o, w ten sposób. Kurczę. Przepraszam za. Tak. Od razu już zabawa jest kolorem i zabawa fakturą. Jest ok. I dołożę tego tutaj, do tego w tym cieniu, odbiciu tego koloru. O. Już to mam załatwione. Ok. Dobrze. I teraz dalej. Ten niebieski. Niebieski. Jeszcze ucisnę ultramarynki. A żółty zgubiłem. No nic, zaraz to poprawimy. Niech to przeschnie. Niebieskiego. Założę tę duże płaszczyznę. Później będę się bawił już tym. Trochę przeschnie w następnym nagraniu. To poprawi wszystko i będzie super. Patrzcie, dużo farby. Jeszcze chyba dzisiaj będę musiał skoczyć i dokupić farby, bo może mi tutaj nie starczyć. Jak zaczynam takie. O! Zaczynam tak grubo malować. Ale spieszę się, chcę, żeby jak najszybciej to skończyć. I te obrazy, żeby powstawały. Jeszcze się znajdą na mojej ekspozycji, także dlatego tak to robię szybciutko. Tu i coś tam jeszcze, tu. O, w ten sposób. Bardzo się fioletowy już zrobił. To już nie jest to takie ciekawe jak w tym, ale ok. I popatrzcie, parę pociągnięć już mam. O. I już tutaj mam, że tak powiem. Wytrę szpachlę, dużo żółtego i skończę ten już tak powiem element obrazu. Raczej tego żółtego, takiego żółteczkowego, prawie że czystego, trochę do tego bieli dodam, nałożę na to i będzie ok. Na to nagranie, na tą część tego nagrania. Tylko sobie nie pobrudzić tej szpachli. Więc
sąsiedztwem jakimś brudne, także tutaj też zmieniajcie też szpachlerz, nie szpachlerz, tylko zmieniajcie też palety, zmieniajcie, żeby to było w miarę czyste, żeby można było tym się... O! Oczywiście tu jeszcze będę to po prostu poprawiał, tak? Tutaj już położyłem niebieski, a tu powinien być żółty, ale widzicie, jak grubo położę, to nawet nie będzie widać i będę mógł w następnym na wejściu już